do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja zebrała się 3 lipca o godzinie 19. Uczestniczyło 6 członków komisji. Na komisję przyszli goście, 2 mieszkanki z Piasku Wielkich, które przeniosły się do Komisji Infrastruktury, do Komisji Praworządności. Tam zostały one skierowane do przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, gdzie przez 40 minut naświetlały swoje żale i sprawy, które przedstawiciele tych jednostek próbowali wyjaśnić tym paniom. No niestety nic nie trafiało do nich. One uważały, że Policja i Straż Miejska powinny z urzędu działać, a nie na zgłoszenie. W każdym razie przedstawiciele Straży Policji uświadomili te panie, w jaki sposób mają być też służby porządkowe powiadamiane i jeżeli one, czy ktokolwiek z mieszkańców nie powiadomi służb o zajściu jakiegoś zdarzenia, no to niestety interwencji żadnej nie będzie. Następnie przedstawiciel Straży Miejskiej zreferował sprawozdanie z realizacji programu Kontakty dla Rad Dzielnic dla drugiej kwartał 2013 roku. W sprawozdaniu tym zostało ujęte ilość zdarzeń, jakie miały miejsce w dwóch rejonach objętych działaniem. To jest ulica Witosa 19 i Boinki 2. Wykazano, że przeprowadzono 83 kontrole. Na ulicy Witosa 19 przeprowadzono 83 kontrole, w wyniku których ujawnili 13 wykroczeń, 7 osób spożywających alkohol. W miejscu zabronionym zostało ukarane mandatami karnymi, 1 osoba pouczona. Pouczone zostały również 3 osoby zanieczyszczające miejsca dostępne dla publiczności. 1 osoba przeszkadzająca w podjęciu interwencji przez strażników. Na ulicy Boinki 2 przeprowadzono 86 kontroli, w wyniku których ujawniono 3 osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych. 2 sprawców ukarano mandatami karnymi w stosunku do jednego sporządzono notatkę o wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Kontrole zrealizowane były przez funkcjonariuszy referatu patrolowo-interwencyjnego i regionowego. Po przedstawieniu tego sprawozdania przedstawiciel Straży Miejskiej poprosił komisję o ocenę działalności. Komisja po naradzie wystawiła ocenę dobrą. Następnie przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował, że w 3 kwartale niestety zmniejszy się obsada strażników i w związku z czym wnosi, że chcieliby zrezygnować, znaczy chcieliby, żeby Rada Dzielnicy zgodziła się, aby w 3 kwartale tylko patrolowane patrolami były objęte, tymi stałymi patrolami był objęty tylko ulica Boinki 2. Przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował, że nie oznacza, że Witosa 19 zostanie pozbawiona w ogóle kontroli, ale
ale po prostu no, nie będą mogli w tym stanie i tyle kontroli przeprowadzić w obu tych miejscach. Bo komisja... Czyli w zasadzie 15 dni, mimo w zasadzie tym samym interwencji więcej osób... Pani radna, głos ma pan zwrócić, a potem będzie można, będzie czas na dyskusję. No tutaj wyjaśniam, że Straż Miejska, ponieważ jeszcze jest to, są to miesiące urlopowe, poza tym Straż Miejska musi oddać swoich pracowników do ochrony miasta. Na drogę królewską. W związku z czym bardzo idzie zmniejszy zakres, znaczy zmniejszy się stan osobowy i nie będą w stanie obsłużyć z taką samą intensywnością obydwu tych rejonów. Następnie komisja rozpatrzyła pisma. Jest to e-mail wraz z załącznikiem komendanta komisariatu policji w Krakowie w sprawie informacji do mieszkańców o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ten protokół informuje, że w tej chwili stan bezpieczeństwa w rejonie objętym działaniem naszego komisariatu bardzo się zmniejszył. Mamy mniej o 40% przestępstw, prawie o połowę niż w roku poprzednim. Wykrywane jest teraz co drugie przestępstwo, a więc wykrywalność zwiększyła się, znaczy wynosi w tej chwili 80-90%. Posiadają najsprawniejsze i najefektywniejsze działające służby patrolowe. Posiadają także najsprawniejsze, najefektywniejsze służby kryminalne. Także wszystko, co najlepsze posiadają. Było 11 się zespołać. Szanowni Państwo, zaraz proszę o spokój. Pan Przewodniczący ma... W podsumowaniu podano stwierdzenie, że jeśli chodzi o miasto Kraków, to teren, który jest obsługiwany przez 6 Komisariat Policji, jest terenem najbezpieczniejszym miejscem w Krakowie. Gdyby ktoś z radnych chciał się zapoznać z tym, jest w aktach, można się zapoznać. Następnie jest e-mail pani Ewy Janeczek w sprawie zagęszczenia zabudowy deweloperskiej. No jest to tylko jak gdyby taka informacja, że jesteśmy zabudowani budownictwem tym deweloperskim. Tymczasem ci deweloperzy mają wspaniałe posiadłości ukryte przed wzrokiem modłoków, czyli nas, co jest nieludzkie, no i takie tutaj różne informacje, które przyjęliśmy do wiadomości. Następnie rozpatrzyliśmy pismo, to właściwie już po raz drugi to samo pismo w sprawie propozycji współfinansowania samochodu oznakowanego. Więc w kwocie 28 tysięcy złotych informacja pana przewodniczącego dzielnicy była taka, że pozostałe dzielnice będą finansowały, współfinansowały tą kwotę, w związku z czym zostało to wpisane na listę rankingową zadań priorytetowych. Następnie e-mail pani Marioli Łódzkiej w sprawie uruchomienia kontroli Straży Miejskiej na obiektach Orlikach w godzinach popołudniowych. Wniosek został zapisany przez przedstawiciela Straży Miejskiej. Następnie pismo Straży Miejskiej w sprawie finansowania w 2014 roku patroli wspólnych z policją w godzinach
nadliczbowych w kwocie 6000 zł oraz 2000 zł na zamalowywanie graffiti w miejscach, które nie posiadają właściwości. Przedstawiciel Straży Miejskiej wyjaśnił, że są takie miejsca, gdzie no, nie ma żadnego właściciela, względnie jest właściciel nieznany z miejsca zamieszkania czy przebywania, a są te napisy czy graffiti, które należy zamalować, usunąć. W związku z czym takie 2000 na parę sprzedaje. Następnie jest pismo, znaczy do wiadomości zostało do nas skierowane pismo, które przekazano do GIT-u pana Zbigniewa Turcza w sprawie usprawnienia ruchu drogowego na ulicy Bochenka przy ulicy, przy bloku numer 69. To pismo żeśmy przyjęli tylko do wiadomości, ponieważ ono jest skierowane do dziś. Następnie pismo Straży Miejskiej skierowane do pana Jarosława Kajdańskiego w sprawie przeprowadzonej kontroli przecinków dębów na osiedlu przy parku Tuchacki, gdzie stwierdzono, że ta przecinka była wykonana zgodnie z otrzymanym zezwoleniem. W ramach dyskusji omówiono stan bezpieczeństwa na terenie dzielnicy 11 i zwrócono uwagę przedstawicielom Straży Miejskiej i Policji, że na terenie Kurtuanowa istnieje podział kibiców piłkarskich i właściwie wzmożone patrole powinny odbywać się po dniach, po rozgrywkach piłkarskich, a nie w dniu tych rozgrywek. Że to będzie po prostu skuteczniejsze, gdyż dopiero po tych rozgrywkach, dniach po rozgrywkach kibice, następują starcia kibiców. Boli. 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 Odnośnie finansowania, znaczy wniosku policji o sfinansowanie zakupu radiowozu. Pan przewodniczący Stanek zwrócił się o wyjaśnienie, czy przypadkiem ten zakupiony radiowóz przez no, również i naszą dzielnicę nie będzie używany do patroli na mieście, ze względu na to, że w tej chwili jest centralna dyspozytornia zdarzeń i w ramach tej centralnej dyspozytorni czy taki grup nie będzie wysyłany w teren miasta. Przedstawiciel Straży Miejskiej wyjaśnił, policji wyjaśnił, że ten bus będzie tylko używany na terenie naszych dzielnic, tych dzielnic, które sfinansowały do zadań prewencyjnych. Następnie komisja sporządziła listę zadań priorytetowych, listę rankingową zadań priorytetowych na 2014 rok. W ramach dla Komisariatu Policji w Krakowie, wkrótce do naszego Komisariatu Policji w Krakowie, proponuję wprowadzenie zakupu radiowozów oznakowanych za zadanie sfinansowane z radami dzielnic 10 i 12, wartość współfinansowania 28 tysięcy. W stosunku do Straży Miejskiej oddział 5 Wola Luchacka, zakup w roku 2014 materiałów profilaktycznych, książki, odblaski dla uczniów zajęć organizowanych przez Straż Miejską, to jest 3000 zł oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezach, turniejach i konkursach 2000 zł. Dla dzieci i młodzieży z dzielnicy 11 razem kwota 5000 zł. Również kwotę 8000 zł
na patrole w godzinach nadliczbowych, to jest w kwocie 6 tysięcy złotych oraz zakup farb na zamalowywanie granity 2 tysiące złotych, to co wcześniej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 6 Straży Pożarnej zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 15 tysięcy złotych. Komisja wnosi, aby zarząd wpisał te zadania na listę rachunkową na rok 2014. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad i braku dalszych wniosków posiedzenie komisji zakończono do 20.30. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością? Pan przewodniczący, proszę. Ja mam pytanie i przez pan decyzję. Chodzi o ten nieszczęsny chodnik prawdopodobnie, który został zamieniony przez spółdzielnię na parking. Chciałem przypomnieć, żeby to zostało poruszone przez przedstawicieli Policji Straży Miejskiej, bo to jest zagrożenie bezpieczeństwa. Ludzie schodzą na ulicę, idą ulicą, tam bierzeją auta, no i nie jest to bezpieczne. Druga sprawa, jeżeli się idzie tutaj przez Kurwanów, to bloki wszystkie mają, nazwijmy to, swoich właścicieli, a są strasznie popisane. I widzę, że strasznie skawowy na to nie reaguje. Potrzebuje pieniędzy na farbę, na miejsca, które tak naprawdę są prawie, że niewidoczne, a te, które są widoczne, nie respektuje. Straż Miejska ma obowiązek dopilnować usuwania tych napisów, a nie robi tego. I to jest... No, to jest na własności prywatnej. Proszę? Na własności. Szanowni Państwo, odpowiedzialna, czy też miejsce złożycie? To zaraz. Już kończę. Natomiast jeżeli chodzi o Straż Miejską, Straż Miejska organizuje konkursy, ale przecież to są w ramach prewencji, na które dostaje pieniądze. I teraz tak, reklamuje się Straż Miejska, jako jaka ona jest wspaniała, że robi te wszystkie konkursy i tak pokazuje swoją, nie wiem, potrzebę za nasze pieniądze. A ma na to swoje pieniądze, bo te pieniądze były przeznaczone na co innego. Ponieważ Straż Miejska ma na to swoje środki i powinna je wykorzystywać, a nie brać od Rady Dzielnic, a przedstawia to, jakby robiła to z własnych środków. Bo organizując te konkursy, nic nie widać w czasie tych konkursów, że jest to robione pieniędzmi. To byłby też moje pytanie. Ja mam tylko jedną uwagę, tak jak odśnieżanie ulic przed budynkami, takie zamalowanie należy w decyzji deweloperem. Ale ja nie mówię, czy jest, mówię, że Straż Miejska ma obowiązek ścigać to, a nie ściga. Ale nie wiemy o tym, bo Straż Miejska nie wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowej, stosownej spółdzielni mieszkaniowej. Tego takiej informacji nie ma. Ale tego nie ma, ale mówię, że jak przeszedłem tutaj przez Kurwanów 2 tygodnie temu i widziałem na budynkach i do dzisiaj są, brak skuteczności. Brak skuteczności. I trzeba zwrócić uwagę Straży Miejskiej, że to jest tylko obowiązek, żeby tą skuteczność poprawić i tego nie robić. Pan Sejnacz. Ja chciałbym zgłosić taką ogólną uwagę, że wydaje mi się, że służby miejskie, w tym Straży Miejskiej, reagują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my zgłaszamy jakąś interwencję zgłoszoną przez mieszkańców. Ja mam tego, żeby przykład właśnie od Parku Kowalskiego, gdzie strażniczka przypisana do tego rejonu nie zwróciła uwagi na to, że tam jest wreszcie zabudowa prowadzona przez Komisję Prawodzicką bez należytego oznakowania. Tak? Gdyby po interwencji mieszkańców, zajmują pośrednictwem zgłoszonym do Straży Miejskiej, ta tablica informacyjna się pojawiła, tak jak mówiłem. Czy przyczynka akwizycyjna, w tym słowem mówiąc, tego pomnika przyrody, osiedlu pod dębami, to masakra po prostu, to zobaczmy z tym drzewem. Strażniczka miejska, która jest przypisana do tego rejonu, nie zwróciła uwagi na ten problem. Ona chodzi i patrzy, nie wiem, czy coś takiego. Przepraszam, ale to nie tylko dotyczy, proszę Państwa, Straży Miejskiej. Tutaj właśnie kolega z zarządu, pan Bonak, musiał osobiście zgłaszać do zarządu potrzeby wycięcia trawy, żeby z niemieckiej drogie, tam przy działkach, i odświecenia tego, posprzątania tego roku, bo Sylwik jak gdyby sam siebie nie zauważył, że jest taka potrzeba, że trzeba to zrobić, tak? Czyli ja wiem, że jest to oszczędny budżet, że oni jak tylko to robią, co my zgłaszamy, to no myślę, że jeżeli radny zgłosi, to wszyscy zareagują, że mieszkańcy zgłoszą, to przypuszczam, że mają lęk, ale nie robią oni sami siebie, nie wykonują swoich obowiązków, które są im przypisane.
No tak, my właśnie powiedziałem, że zmienili stawę, że będą z względu na teraz sobie zrobić, nie dało się odrobić pomnika przyrody, gdyby była wcześniejsza reakcja wszystkich służb, tak, gdyby nas zawiadomiona Wydział Ośrodkowania Środowiska, plus odpowiednio zareagowała Straż Miejska, to byśmy ocalili pomnik przyrody, dom, czy sygnał na osiedlu pod tym wami. Może to piłek, jak nie powiedział wyraźnie, ale parę lat temu ten dom zyskał status chroniony, czyli pomnik, żeby go wyciąć. Nagle okazało się, że on nie ma statutu, bo został odwołany. No to już tak naprawdę Szanowni Państwo, ja też chciałbym wziąć udział w tej dyskusji na temat sprawozdania Komisji Praworządności, bo czyli tutaj ja o tym sprawozdaniu o działalności policji, o którym nie wspomniał Pan Przewodniczący, już Państwu też mówiłem. Oczywiście można się z tego śmiać, natomiast sytuacja na tych dużych osiedlach 10 lat temu wyglądała naprawdę zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz można sobie spokojnie wieczorem przejść tutaj przez Kurbanów do domu i tak jak ja wracam wieczorem po sesji, to spotykam jedynie młodych ludzi uprawiających jogging. A nie tak to wyglądało co najmniej 10 lat temu, czy jeszcze wcześniej. W mojej ocenie realnie ta przestępczość u nas spadła. Być może nieco pan komendant zaniżył. Natomiast spadek przestępczości jest ewidentny i to też jest prawdą, że sprzęt, którym dysponuje nasz komisariat, jest najlepszym, najnowocześniejszym sprzętem w Krakowie. Nie ma się co z tego śmiać akurat w tym gronie, bo to dzięki przede wszystkim Radzie Dzielnicy 11, która zaczęła w pewnym momencie znaczące środki na poprawę bezpieczeństwa i na zakupy sprzętu przeznaczać. Na pewno tutaj pewną rolę też odgrywa na monitoringu, o którym będziemy mówić przy zadaniach priorytetowych. Ale jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji pan Sienkiewicz wskazuje i upomina pana prezydenta Majchrowskiego aktualnie, że w Krakowie poziom nasycenia tymi kamerami i monitoringiem jest najniższy spośród miast w Polsce, to akurat my tutaj nie mamy się czego wstydzić. I to w znacznej mierze dzięki inicjatywie, która wyszła z Rady Dzielnicy, a która teraz będzie obejmować kolejne osiedle. To naprawdę warto, Szanowni Państwo, o tym pamiętać, bo nie ma się z czego śmiać, bo to jest pewien ewidentny sukces Rady Dzielnicy 11. Z mojej strony, ktoś, pan Grabowski. Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy, ja w sprawie zadania 29. W sprawie współfinansowania zakupu radiowozu dla policji. Ale to nie, na temat projektu uchwały to będziemy mówić w kolejnym. Nie, ja chciałem tylko, panie przewodniczący, ala wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, dwa słowa. Zresztą do tego, że wiadomo, że będzie odpowiedni czas, natomiast teraz mówimy o takich sprawach właśnie związanych z komisją, która miała miejsce ostatnio, byli powiedzmy panowie z Komisji Straży Miejskiej. Panie przewodniczący, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby policja była bardziej mobilna. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że policja radiowozu to ma dużo. Natomiast bardziej by policja była widoczna, żeby była widoczna na osiedlu i chodzili na osiedlu, to ja panu przewodniczącemu i koleżankom radnym gwarantuję, że będzie bardziej mieszkanie się czuł bezpiecznie, aniżeli będą chodzić, niż będą przejeżdżać i to, że tak powiem, tak, że ciężko założyć numer ubocznego. Natomiast ostatnia to była rozmowa, to sytuacja była taka, że jeździć tu na osiedle, to nie chcę w którym bloku, jakiś punkt, że policja by mogła dwie godziny pełnić dyżur, a mieszkaniec przyszedł i powiedział swoje problemy, prawda? Okazuje się, nie ma etatu. Więc proszę Państwa, nie ma etatu, to skąd się etat znajdzie na policjantów, którzy będą jeździć tym radiowozem? Nie, przepraszam, skupienia swoje zakupy radiowozu dla policji. O niewystarczającej ilości etatu mówił naczelnik Straży Miejskiej. Nie, ale tutaj rozmawialiśmy ostatnio, panie przewodniczący, w sprawie etatu komisariatu, który jest gdzieś na osiedlu, który jest na urbanowie, dokładnie, który jest cały czas zamknięty, bo nie ma etatu. Nie jest tak. Ale proszę Państwa, powiem tak, ostatnio żeśmy sfinansowali też zakup radiowozu, dzielnica 10, w cudzysłowie, prawda,
że tak powiem, zrezygnowały. Więc proszę Państwa, nie jest sztuka kupić radiowozy, żeby sobie jeździli, tylko sztuka, żeby byli widoczni. I nawet jak mają radiowóz, to podjechać w jakieś miejsce, zostawić radiowóz, w razie czego być mogli przyjechać w inne miejsce, ale żeby byli widoczni, chodzili, a nie po trawnikach, chodnikach, jadą jak królowie. Tyle z mojej strony. Ale to jest pełna zgoda, jeśli chodzi o to, że najlepiej, żeby policja w sposób pierwszy patrolowała. I dlatego jest tutaj propozycja, która wyszła ze strony komisji i z tego, co pamiętam, to jest inaczej też o tym, że przewodniczący ja bardzo proszę, to każdemu udzielę głosu, jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos. Ale rozumiem, że przewodniczący też komisji o tym mówił. Tutaj wyszła propozycja i zresztą już od lat Rada Dzielnicy finansuje te patrole piesze w ramach godzin nadliczbowych, które się odbywają, właśnie czy będą się odbywać w piątki, w soboty wieczorem, w tym okresie, kiedy jest popełniana największa ilość przestępstw czy też wykroczeń, to są właśnie patrole piesze. I na przyszły rok też, jak rozumiem, komisja o to wnioskuje i zresztą to też znalazło zwierciedlenie w projekcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych, o którym będę mówił później. Natomiast dobrze jest, żeby ten patrol pieszy raz mógł dojechać w rejon naszej dzielnicy, a dwa, żeby znajdował się w pewnym kontakcie z radiowozem i to dobrym radiowozem, szybkim i sprawnym, bo to jest ważne też. Pan wyjaśnił, bo na komisji rozmawialiśmy na temat tego posterunku straży policji. No i padło ze strony komendanta wyjaśnienie, że oczywiście dostali lokal de facto za radą w Kulcie Gminy. Okazało się, że w przeciągu jakiegoś tam okresu, a to już był okres długi, coraz mniej było zgłoszeń na ten moment. Policjanci stwierdzili, cytuję, no lepiej, żeby on chodził po terenie, niż przesiedział tam jakiś czas i czekał na zgłoszenie, których nie będzie. No takie fakty są. Ale zawsze, panie przewodniczący, można zrobić tak, że telefon zapisany nawet komórkowo ma przy sobie i ktoś dzwoni przy pana, bo jestem tutaj, o której z panem mogę mówić. A tutaj mi się wydaje, że to jest niezłe. Natomiast no... mieszkaniec tak naprawdę czasami jeden raz utrzymuje się coś, żeby jeden raz coś skorzystał, a być może jest to korzyść dla wszystkich mieszkańców tego roku. To pan przewodniczący Sarnecki, odjął pan przewodniczący, potem się odniesie. Państwa, ja o tym mówię przy okazji Straży Miejskiej i znowu teraz powiem przy okazji Policji. Trzeba zmienić myślenie. Ludzi nie widać w ogóle. Pieszo idą bardzo wolno. Najlepszy na wszystko jest rower. Kupmy im rowery, nie naprawdę dobrej klasy rowery, żeby zaczęli się poruszać, żeby byli widoczni. Ich w ogóle nie widać. Pomysł na radiowozy jest pomysłem już niestety z tamtej epoki. Natomiast zmieńmy myślenie. Dlatego ja będę głosował przeciwko kupowaniu kolejnego radiowozu, którego kolejny raz nie będzie widać. Natomiast gdyby było kilkanaście rowerów i gdyby one ruszyły przez dzielnicę, te trzy, które finansują, to by naprawdę był jakiś efekt. Natomiast nie będzie żadnego. Tam na prośbę Komisji Bezpieczeństwa, jeszcze jak poprzednio był pan Bocheński przewodniczącym, patrol policji podjeżdża. Dlaczego podjeżdża? No bo niestety z komisariatu, jakby szedł pieszo, to pewnie przyszedłby dopiero za dwie godziny. A tak to przyjeżdżają, zostawiają radiowóz na parkingu i patrolują. Patrolują szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy zamyka się Dom Kultury, kiedy kończy pracę biblioteka, to jest filia naszej biblioteki. I te działania powodują, że jest troszeczkę lepiej, niemniej jednak jest bardzo źle. Mam nadzieję, że może jak ruszą kamery, to też wspomogą to działanie. Ale na dzień dzisiejszy nie widzę, żeby dojechali tam na rowerach, bo przyszli pieszo. Ten radiowóz jest im tam konieczny i oni nie jeżdżą w koło, tylko wysiadają i chodzą. Ja to widzę po prostu, jak to tam wygląda. I to jest właśnie to, co należy ją zabić.
Poza tym chciałem tu jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. To, co tutaj wszyscy mówimy, że demy wycinają, że patroli mało, że wszystko, proszę Państwa, jakby dzielnicy nie było, to w ogóle by się nic nie działo. Nikt by się nie interesował. I to jest właśnie odpowiedź na to, czy dzielnice mają być, czy mają ich nie być. Ja nie chcę mówić, ile ma być osób, może mniej, może więcej, to jest nieistotne. Ale jak nas nie będzie, to proszę Państwa, tutaj już nie będzie się o to upomnieć. Demy się wypnie, wszystkie, zabuduje się wszystko. Nikt nie będzie wiedział, gdzie samochód postawić, bo nie będzie miejsca. A policja ze stażem też będzie jakoś omijała, będą ważniejsze tematy do zrobienia. Choćby nawet te patrole, które tutaj dzielnica finansuje, wspólne patrole policji i straży miejskiej. To jest właśnie zasługa dzielnicy. Nie, znaczy do ubiegłego roku w ramach komendy miejskiej mówię pionu patrolowego nie było. Oczywiście. To jest oczywiście. Pytanie, powiem, kryzys tej podstawowej funkcji państwa, jaką jest ochrona bezpieczeństwa obywateli. Ale... Proszę Państwa, ale wiecie doskonale, jak się teraz jeździ samochodem, jakie są korki, jaki jest problem z zaparkowaniem, to w sytuacji nawet mobilności, to nawet kupując skuter, motor skuter, to on szybciej dojedzie, szybciej zaparkuje, szybciej zadziała i z tym samochodem już jedzie. Ja nie żeby się upierać, tylko że finansujemy coś, a tak naprawdę, no nie wiadomo czemu to służy tak naprawdę. Nie mogą być świadkami,
w związku z czym nie mogą interweniować. Ta interwencja byłaby sama z siebie byłaby nieskuteczna. W związku z czym najefektywniejsze, zresztą te panie, które tutaj były, też zostały pouczone o tym, że musi nastąpić zgłoszenie danego zdarzenia. I wtedy oni podejmują odpowiednią interwencję. Odnośnie zakupu samochodu, no to też na poprzedniej komisji była dyskusja właśnie, że mieszkańcy zgłaszają, a policja czy straż miejska przyjeżdża, to już nie ma nikogo. No właśnie dlatego, że nie ma szybkiego środka transportu. Tutaj skuter czy rower, no wydaje mi się, nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie ze względu na to, że to jest środek, który może być użyty tylko no, w szczególnych warunkach, to znaczy ani nie może być deszczu, nie może być śniegu, nie może być zimno. Więc tutaj straż miejska i policja musi być w każdych warunkach sprawna. Więc uważam, że zakup radiowozów jest skuteczny. Z tym, że faktycznie najkorzystniej byłoby, żeby podjeżdżali w dane miejsce i patrolowali ten teren pieszo. Tyle byłoby z mojej strony.